Dzień dobry. Przez pewien czas będę mówił cichym głosem. A dziś między innymi. Nowy Hyundai Elantra. Nowe Volvo XC100. Porsche 356 zrobione na model 911. Oraz Cadillac Roanoke. Zaczynamy. Światło dzienne ujrzała nowa generacja Hyundai Elantry. Stylizacja auta, czy jest brzydka, czy ładna, to mogą być różne komentarze. Hyundai decyduje się na ostre cięcia linii i przetłoczeń oraz wielki grill plus ciekawe zaprojektowane reflektory. Nowa Elantra jest teraz o 5,6 cm dłuższa, o 2,5 cm szersza i o 2 cm niższa, a o 2 cm wzrósł rozstaw osi. Elantra może być konkurencją dla Toyoty Corolli, Hondy Civic, a nawet Mazdy 3. W kabinie znajdziemy dwa ekrany o przekątnej 10,25 cala. Ekran dotykowy obsługuje system Apple CarPlay oraz Android Auto. Na lewo od zegarów jest jeszcze jeden panel dotykowy. Elantra ma być dostępna silnikami o 2-litrowej jednostce oraz 147 koni. Do oferty również trafi benzynowe 1.6 o mocy 128 koni. Gama SUV Volvo się nieco powoli rozwija. Na razie mamy crossovera XC40, większego SUV-a XC60 oraz luksusowe XC90. Volvo rozważa nad projektem SUV-a większego i bardziej luksusowego dla konkurencji BMW X7. XC100 zadebiutuje najwcześniej w 2021 roku i będzie dostępny po raz pierwszy w wariancie elektrycznym. Na pewno nie zabraknie odmian benzynowych do 400 koni oraz hybrydy typu plug-in hybrid. Porsche 356 uznawany za jeden z pierwszych modeli niemieckiej marki z Schaffhausen. Ludzie pragnęli czegoś więcej. Autorem tego projektu jest Viktor Grasser. Posiadał aż 3 sztuki tego auta i miał przerobić jedno na 911 z 1979. Jak widać, nie przodu właśnie nawiązuje do tego modelu. Niestety autor zmarł w 2008 roku i nie dokończył tego projektu. Wszystkie trzy auta trafiły do dealera. Gdy Stefan Schinken, gdzie zainteresował się projektem, Rafael Diez, który dokończył dzieło. Pod maską pracuje 3-litrowy, 6-cylindrowy silnik o układzie przeciwsobnym, a moc to 260 koni. Przyłapano nowe BMW serii 4 na drodze i widzimy już, jak ma wyglądać. Największą uwagę zwracają pionowe kontrowersyjne nerki. Tak BMW widzi przyszłość swoich modeli. Auto zadebiutuje już w tym roku, a do sprzedaży trafi rok później. Nowe BMW serii 4 ma być dostępne również w odrębnej nazwie AI4 oraz w 2021 roku wersja M4. Pod maską nowej serii 4 trafi jednostka benzynowa diesla oraz hybrydy. Głównie będą to 6- i 4-cylindrowe rzędowe silniki z turbodoładowaniem o pojemności 2,3 litra. Mansory przedstawiło tuning Urusa. Pełna nazwa to Lamborghini Urus Venatus. Auto pomalowano na matowy czarny kolor. Głównymi modyfikacjami są poszerzone nadkola oraz specjalny spoiler z przodu oraz dyfuzor z tyłu. Wykorzystano tu obficie dużo włókna węglowego. Ciekawie prezentują się felgi Venatusa. We wnętrzu dominuje czerwona kolorystyka zarówno na desce rozdzielczej, jak na fotelach. Modyfikacji doczekaliśmy się również pod maską. Teraz mamy podwójnie doładowaną V8 o mocy 810 koni, a moment obrotowy to aż 1000 Nm. Cadillac stale pracuje nad nowymi modelami w gamie. Najświeższym jest nowy Cadillac Escalade. Po raz pierwszy w gamie ma pojawić się elektryczny crossover o nazwie Lyriq. Lyriq to koncept zapowiadający nadejście tego modelu.
Zasięg modelu Riddick ma wynieść ponad 400 mil, czyli nieco powyżej 640 km. Akumulator może być ładowany za pomocą szybkiego złącza o mocy 200 kW. Auto napędzane będzie dwoma silnikami na przedniej osi o mocy 180 kW, a na tylnej 250 kW. Dzięki za oglądanie. Przepraszam, ale niestety dziś się nie pojawi odcinek z porównania, ponieważ jak widzicie, mój głos jest bardzo cichy i nie pasuje do filmu, ale na drodze wstawiam. Może jutro zobaczymy, czy się da nagrać. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dawaniu najwięcej komentarzy i dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia z mojego kanału. Na razie!